TVP9, Klaudiusz Wesołek. Witam znowu w Puszczy, z Puszczy Białowieskiej. Chciałem powiedzieć, że ostatnio w internecie pojawiły się wspomnienia Henryka Asienkiewicza z wycieczki do Puszczy Białowieskiej. No tam jest wiele ciekawych rzeczy, ja nie będę o wszystkim mówił, ale okazuje się, że już wtedy były właśnie różne koncepcje dotyczące puszczy i Henryk Sienkiewicz akurat był zwolennikiem takiej koncepcji, powiedzmy, nazwijmy to technokratycznej, czyli on tutaj za wzór dawał leśników niemieckich, którzy każde martwe drzewo usuwali z lasu i w ten sposób tam w lesie nic nie gniło, wszystko było ładnie, piękne i był Ordnung. Także właśnie wtedy tak wyglądało leśnictwo w Niemczech, które on tutaj, które to wzorce on tutaj lansował. No z drugiej strony już wtedy się pojawiała opcja taka naturalistyczna zostawienia puszczy samej sobie, z którą on polemizował. Natomiast do jakiej opcji zaliczyć leśników? Myślę, że ani do jednej, ani do drugiej. To była, można nazwać ich przedstawicielami opcji takiej zrównoważonej, bo oni zawsze tu było tak, że część drzew w puszczy zostawała i stawała się siedliskiem dla różnych organizmów innych, a część została tam pozyskiwana dla celów gospodarczych. Także no, mówi się, że tam za czasów królewskich, carskich właśnie była puszcza pozostawiona naturze. To też jest nieprawda. Zawsze puszcza była lasem gospodarczym. No z tym, że była użytkowana no, racjonalnie i była chroniona, chociaż nie była to, jak już mówiłem wcześniej, ochrona ścisła. No może wkrótce po tej wycieczce Henryka Sienkiewicza w puszczy było takie małe zwycięstwo tej opcji naturalistycznej, że postanowiono część puszczy wydzielić. Wtedy to się nie nazywało jeszcze jako chyba rezerwatem, ale no coś w rodzaju rezerwatu. No i później tam stworzono rezerwat ścisły i park narodowy. No park narodowy został tam nieco poszerzony w późniejszych latach, natomiast obszar rezerwatu ścisłego w zasadzie pozostaje niezmieniony od ponad 100 lat. No na pewno się tam czymś przy tym kierowano, jakimiś względami. I no myślę, ja uważam, że właśnie tak powinno zostać. Dalej powinna być kontynuowana ta opcja zrównoważona, czyli ani nie przeginać w jedną, ani w drugą stronę nie należy.